Na zakończenie długiego majowego weekendu witam Państwa w Gąsawie, 5 maja, Stadion Gminny, ulica Sportowa. Przed nami zaległy mecz rundy jesiennej, a przede wszystkim derby pałuk. LKS Gąsawa podejmuje LKS Rogowo. Tu dla kibiców nie są ważne punkty, miejsca drużyny w tabeli ligowej. To derby, które rządzą się własnymi prawami. Tradycyjnie życząc Państwu wielu sportowych emocji, wzruszeń, zapraszam do relacji z meczu derbowego. Dobrze, 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 dob
stadion. Zakończyła się pierwsza kwarta meczu, wynik remisowy 0-0. Dla Rogowa strzelił Lange Michał. Wynik meczu LKS Gąsawa, LKS Rogowo 0-1. Załamuj!
postawić ją w ramię. Ze środka. Brawo! Brawo! Drugą bramkę dla LKS-u Rogowo strzelił Przemysław Bernard. Ale piła. Zakończyła się pierwsza połowa meczu derbowego LKS Rogowo prowadzi z LKS Gąsawa 2-0. Dobrze!
iść w lesie. Przypominam, nadal jest 3 do 0, ta bramka została nieuznana. Ja cię. No piła była i dał. Coś tam zawsze, no. Zawsze absorbuje uwagę. No, no. Brawo, brawo się. Dobra, akcja, panowie! Bez faulu i walczymy o piłkę! Ale ładnie. Piękne rozegranie. Cały transfer, nie? Minęli. Teraz! Jeszcze raz! Ciekawe! Za wcześnie. Słyszałem, że zgraliście z imprezy. Pierwszą bramkę dla LKS-u Gąsawa strzelił Albert Wrzesiński i sędziowie zakończyli trzecią kwartę meczu. Wynik 1-3 dla LKS-u Rogowo. Zaczyna się czwarta kwarta meczu. LKS Gąsawa, LKS Rogowo. Prowadzi LKS Rogowo 1-3. Dokładnie.
Jeszcze raz. No to może być ciekawe. No właśnie mówię, trzeba załatwić te kierowce i co trzeba by. Ile czas odbierze, nie? Może pan uciekaj sobie, wyciągaj do przodu, uciekaj, uciekaj! Mati, Mati, dawaj, dawaj do przodu jeszcze! Zastaw skauta i nie przyjechać, nie? Poszaj, Albert! Pięknie, Bartek! Już prawy, już szeroko, Mati! Zajdź, dojdź do niego! LKS wyszedł na prowadzenie, prowadzi 1-4 i czwartą bramkę dla LKS Rogowo strzelił Artur Neugebauer. Cierpliwie, Wojty! Daj mu do boku, sobie uciekaj! Dobrze, Karol! Dobrze! Przykryjcie go, przykryjcie, bo on będzie tam robił. Zobacz, bo został! Bravo! 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 Brav
Dobrze! Presja, presja! Dobrze! Tak, wielka rola! Dobry gol! Aj! Dobrze! Gramy, gramy, gramy! Gramy jeszcze! Proszę, mój, jedziesz! Dobrze! Ale za ładny brawo! Druga lepsza, lepsza, druga! Dobra, piła! Gramy do końca! Gramy do końca! Gramy do końca! Brawo! Kurde! Bramkę dla LKS-u Gąsawa strzelił Albert Wrzesiński. Stan meczu 2-4 dla LKS-u Rogowo. Zakończyło się spotkanie LKS Gąsawa, LKS Rogowo. Zwycięzcą derbu został LKS Rogowo. Mecz zakończył się wynikiem 2-4. Bramki strzelili. Na 1-0 Lange Michał, na 2-0 Przemysław Bernard, na 3-0 Artur Neugebauer. Pierwszą bramkę dla LKS Gąsawa strzelił Albert Wrzesiński. Na 1-4 wyprowadził zespół rogowski Artur Neugebauer i na 2-4 Albert Wrzesiński dla Gąsawy. Ja zapraszam Państwa już tradycyjnie na inne moje mini relacje. Tym razem zapraszam 11 maja do Poznania na mecz Warta Poznań, Pomorzanin Toruń. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Mariusz Typczyński.